Wesołych Świąt! W piątek przy wigilijnym stole spotkali się koneccy szczypiorniści. Gośćmi honorowymi Wigilii Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej byli burmistrz Końskich oraz starosta Konecki. Były życzenia od nowego prezesa klubu, kolędy i łamanie się opłatkiem. W opłatkowym spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób, w tym cały nowy zarząd klubu, prezes Andrzej Kos, wiceprezesi Łukasz Woźniak i Wojciech Jasnos oraz członek zarządu Kamil Kosman. Moi drodzy, tak jak mówiłem, pragnę złożyć Wam wszystkim serdeczne życzenia. Zdrowych, ciepłych, pogodnych, radosnych świąt, w fantastycznej atmosferze, radości, rodzinnych spotkań. Tak jak dzisiaj, cieszmy się, nie smućmy się co było, nie myślmy co będzie, będzie dobrze. Kapitalnego roku 2020, fantastycznych wyników. Dobrej atmosfery w klubie, dobrej atmosfery i wewnątrz, i na zewnątrz. Do wspólnego stołu zasiadło także wielu zawodników zespołu z kapitanem Przemysławem Matyjasikiem na czele, kilku działaczy, a także włodarze. Starosta Konecki Grzegorz Piec, burmistrz Końskich Krzysztof Obratański oraz wiceburmistrz Krzysztof Jasiński. Za duchową oprawę uroczystości odpowiadali księża, kapelan KSSPR-u ksiądz Krzysztof Sieczka oraz wikary z parafii Chrystusa Odkupiciela ksiądz Paweł Marczak. Wszystkiego najlepszego. I żeby słowa pana prezesa, moi drodzy, to się zmieniły w czyn. Żebyście byli drodzy. Żeby wam dobrze płacił. Panowie, bo tu nie ma pań, zdrowych, spokojnych świąt, samych sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym, przede wszystkim sportowym. Panie prezesie, jak najlepszych efektów pana pracy, do dzieła. Bardzo wszystkiego najlepszego. By ten nowy rok 2020 był dla was radosny, szczęśliwy, błogosławiony i pełen sukcesów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Nie zabrakło łamania się opłatkiem i wzajemnych życzeń, śpiewania kolęd oraz pysznego jedzenia. Za to ostatnie oraz za gościnę przedstawiciele klubu dziękują właścicielom sali Astoria w Końskich, Piotrowi i Andrzejowi Kudłaczom. Noc ciszy, głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie. Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana.